Halo? No? No powiedz głośniej jeszcze, bo jestem w tramwaju, nie słyszę. A z nią byłeś? No ja też byłem. No a co w ogóle jeszcze u ciebie? Proszę państwa, to, że czasem w tramwaju albo w autobusie musimy wysłuchać czyjejś historii, często nawet bardzo intymnej albo zdradzającej jakieś fakty z życia biznesowego, to jedno. Czasem musimy słuchać po prostu czyjś wrzasków, bo bywa, że w tramwaju jest głośno. Nie rozmawiamy więc w tramwaju ani w autobusie przez telefon. To pierwsza zasada, o której warto pamiętać. O jakich jeszcze? O tym w dzisiejszym odcinku. Naturalnie młodszy ustępuje starszemu, a mężczyzna kobiecie. To te zasady, które wszyscy znamy, ale które wciąż warto popularyzować i o których wciąż warto szczególnie tym młodszym mówić. Natomiast, proszę państwa, powiedzmy sobie bardzo otwarcie, tutaj chodzi w tym wszystkim o to, żeby się po prostu z sobą komunikować. Czyli jeśli siedzę, dlatego że jestem bliski omdlenia, a koło mnie stoi osoba, której mógłbym ustąpić miejsca, to przecież można się do kogoś takiego odezwać. Mógłbym powiedzieć: bardzo panią przepraszam, z przyjemnością ustąpiłbym pani miejsca, ale jeśli to zrobię i postoję minutę, to przewrócę się chyba i zemdleję, bo jestem w tak fatalnym stanie i tak źle się czuję. Więc proszę mi wybaczyć, ale pozwolę sobie siedzieć. Ktoś taki to zrozumie na pewno i się nie obrazi, nie pomyśli źle, a za to pomyśli, że my o nim pomyśleliśmy, że jesteśmy na niego wrażliwi. Może przecież ustąpić dziewczyna chłopakowi, który wchodzi obładowany torbami i przeszkadza tak naprawdę wszystkim. Jeśli je schowa pod krzesłem, usiądzie, problem się zminimalizuje i sytuacja polepszy się dla wszystkich. O to tutaj chodzi, żeby o siebie nawzajem dbać, żeby o sobie nawzajem myśleć. Jeśli słuchają państwo muzyki w tramwaju albo w autobusie, proszę zrobić takie doświadczenie. Wyjąć słuchawki i posłuchać, czy wszyscy dookoła są w stanie rozpoznać słowa piosenek, które właśnie lecą. Jeśli tak, to wypada trochę ściszyć. Zdarza się taka rzecz w tramwajach i autobusach, która mnie po prostu denerwuje, co tu dużo mówić. Mianowicie babcia, dziadek, mama, tata, ktokolwiek siedzi sobie, a obok na przykład taki 8-latek, 10-latek, 12-latek, dziecko w takim wieku, które mogłoby już spokojnie stać przy fotelu. Naturalnie ja znam argument, że czasem tramwaj albo autobus gwałtownie hamuje i ktoś może się przewrócić, ale uczmy już wtedy kogoś, że trzeba się trzymać takiego fotela. Poza tym to hamowanie się nie zdarza przecież co chwila, to po pierwsze. Uczmy tych najmłodszych tego, żeby o siebie dbać, żeby sobie miejsca ustępować nawzajem i póki siły, póki zdrowie przejeżdżać właśnie te trasy w tej pozycji. I tutaj puenta, proszę państwa. W tym wszystkim, o czym powiedzieliśmy tutaj w tramwaju, w autobusie, chodzi o to, żeby o siebie nawzajem dbać, żeby dla siebie być życzliwym. Bo tak sobie, proszę państwa, myślę, że to, czego brakuje nam najbardziej w Polsce i w naszym społeczeństwie, do tego przekonania, że jeszcze jesteśmy w stanie o sobie nawzajem myśleć. Nie kłócić się, tylko zgadzać się czasami, a może nawet wychodzić przed szereg i tą życzliwością nawzajem się darzyć. Do tego państwa zachęcam. A zacząć proponuję od tego, żeby się serdecznie do tego sąsiada w tramwaju albo w autobusie uśmiechnąć, tak jak ja do państwa na koniec tego odcinka.